To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj temat bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że odejdziemy trochę na chwilę od biznesu, ale może to wszystko razem połączymy. Marek Mazur razem ze mną i teraz tak, przywitam cię normalnie, czyli dzień dobry. Witam serdecznie, witam. I duchowo Haribol. Haribol, albo my mówimy często namaste. Namaste, a co to oznacza? Namaste, czyli przyjmij moje pełne szacunku, pokłony. Dosłownie. Marku, tak. Moja książka Coś z Niczego pokazuje o tym, jak robić biznes na marzeniach i pasjach, ale ja w tej książce piszę też o tym, że tak naprawdę chodzi o to, żeby dawało nam to satysfakcję, że tak naprawdę pieniądze nie są głównym powodem, dla których ja przynajmniej robię rzeczy, ale przede wszystkim dla satysfakcji i tego, żeby zrobić różne inne fajne rzeczy. I teraz do ciebie jako człowieka, który ze sferą duchową ma dużo wspólnego, zajmujesz się, studiujesz sferę duchową, dzisiaj będziemy zresztą rozmawiali też o astrologii, o medytacji. Czy biznes łączy się z duchowością? Dużo osób pyta o to, czy możemy połączyć biznes razem z duchowością. Wszystko zależy od tego, jak ty podchodzisz do życia duchowego. W moim odczuciu nie jesteśmy biznesmenami, nie zależy nam na pieniądzach, bardziej skupiamy się na człowieku, aby drugiej osobie pomóc. Tak? Dlatego zajmując się astrologią wedyjską od 20 lat, dla mnie takim celem w życiu jest człowiek i jego osoba. Pieniądze tak naprawdę to jest coś naturalnego, że przychodzi, ludzie chcą się czymś podzielić, ludzie chcą też coś dać w zamian. A czym jest astrologia? Jest to tak zwana mapa nieba w momencie naszych narodzin. Czy jesteśmy w stanie zobaczyć, z jakim potencjałem przychodzimy do tego świata, co możemy wygenerować, jakie mamy talenty, jakie mamy predyspozycje do tego, aby tutaj w tym życiu żyć, funkcjonować. Więc astrologia jest, można powiedzieć, potężnym narzędziem, które daje nam możliwości do tego, aby zobaczyć każdy aspekt naszego życia. Związki, relacja, praca, choroby, tak, okresy planetarne tak zwane, kiedy różne wydarzenia w życiu będą miały miejsce. Potężne. A jak to możliwe jest? No właśnie, jak to możliwe jest, że, no powiedziałeś tak, już coś zrozumiałem. Mapa nieba, kiedy się rodzimy. W związku z tym rozumiem, że bardzo istotna jest data urodzenia, godzina urodzenia i miejsce, w którym się urodziliśmy. Ale dlaczego to później wpływa na to, jak na przykład kształtują się nasze związki? Albo w twoim przypadku, jako astrologa, że jesteś w stanie po na przykład dacie urodzin, obliczeniu tego wszystkiego, zobaczyć, jak te planety będą się układały, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Jak to się dzieje? Nie wiem, czy zawsze podaję taki prosty przykład. Nawet piekarz, który piecze chleb, często patrzy na fazę księżyca i wie, czy ten chleb urośnie w danej fazie księżyca, bo rozumie, że ten księżyc ma ogromny wpływ. Pójdziemy gdzieś, nie wiem, mamy swój ogród, chcemy zasiać jakieś nasiona, tak? To też patrzymy na fazę księżyca. To daje nam informację do tego, że planety mają wpływ na nas, a w innym tego zrozumieniu dają nam informacje, co w danym momencie może się wydarzyć w życiu. I robiąc tak zwany kosmogram, czyli horoskop urodzeniowy, przygotowując swoją datę urodzenia, miejsce i godzinę, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak te planety były ułożone. W astrologii mamy 12 znaków zodiaku i 12 domów, które ukazują różny aspekt twojego życia. Można powiedzieć, taka książka, która już jest zapisana odnośnie twojego małżeństwa, twojej kariery zawodowej, nawet twojego potencjału, twojego talentu. No jest to coś pięknego i też taki dla ludzkiego zrozumienia, nawet w Biblii można to przeczytać, jak trzech króli na podstawie jednej gwiazdy, zgodnie z Biblią, zobaczyli, że ktoś potężny się rodzi. Czyli te osoby musiały znać astrologię, astronomię, do tego, żeby zobaczyć, że jakaś żywa istota potężna
przychodzi do tego świata. Więc te planety tak się układają, wiedzę, którą czerpiemy, naukę, którą możemy, czy dostaliśmy nawet od Parasiary Muniego, który był taki mędrzec około 1500 lat temu, żył przed erą chrześcijańską, dał nam narzędzie do tego, jak zobaczyć ludzkie życie, ludzki los. No to od razu nasuwa mi się pytanie, czy w takim razie, jeśli to wszystko mamy zapisane w gwiazdach, w kosmosie, we wszechświecie, w niebie, to czy mamy wpływ jakikolwiek na nasze życie? Czy może być tak, że nie wiem, coś przeorganizujemy w nim i jednak pójdziemy tą drogą, a nie tą? Mamy, dlatego że mamy też wolną wolę. My mówimy w tradycji wedyjskiej, że Pan Bóg daje nam wolną wolę do podejmowania decyzji. Nawet jak ja bym się spotkał z tobą personalnie i mam tą wolną wolę, jak ja zareaguję, tak? Ktoś chce nas wyzwać, obrazić, tak? Możemy odejść, możemy też przeprosić, tak? Ale możemy też ostrzej zareagować. Więc mamy tą wolną wolę w naszym życiu. Ogólnie, zgodnie z astrologią wedyjską, 33% wolnej woli mamy, ale musimy być też bardzo świadomi. Wszystko inne jest tak naprawdę przeznaczone nam, tak? Dane życie, to, że my rodzimy się też w jakiejś rodzinie, tak? Dostajemy mamę, tatę, tak? Rodzimy się w jakimś mieście i tak dalej, to już jest przypisane. My mamy możliwość reagowania na różne bodźce, co się dzieje w życiu i oczywiście kreujemy też swoją przyszłość swoim zachowaniem, tak, swoimi decyzjami, które mamy. Więc to nie astrologia... jest maszynami, które gdzieś tam idą. Nie, ale pewne rzeczy są nam z góry już przypisane. To, co żeśmy zasiali, to zbierzemy. A czy astrologia wedyjska różni się od astrologii, nie wiem, innej w jakiś sposób? No tak, jest bardzo dużo działów też astrologii, czy też wiemy, że astrologia zachodnia jest bardzo mocno zakorzeniona obecnie tutaj na zachodzie, ale nie tylko. Jest to tak zwana astrologia grecka, ale jest ogromna różnica, dlatego że jest przesunięcie, interpretacja przesunięcia danych planet jest o 24 stopnie, to prawie cały znak zodiaku. Dlatego czasami w astrologii zachodniej osoby myślą, o, to może potrzebujemy dodatkowy zodiak, 13. Nie, jeśli mamy właściwe kalkulacje, to jak najbardziej, nie musimy nic zmieniać, ale tak mówię, jest duża różnica. Mamy też astrologię chińską dla przykładu, która też ma swoje korzenie i też ma swoje możliwości i potencjał, tak? Więc jest różnica, bardzo duża różnica. W astrologii dla przykładu wedyjskiej mamy 16 horoskopów dla jednej osoby, czyli masz osobny horoskop dotyczący twoich dzieci, rodziny, edukacji, duchowości. Masz taki horoskop, nazywa się Navamsa, z którego odczytasz cały potencjał swój, czyli twoje szczęście na to życie, czy masz talent muzyczny, artystyczny, tak? Czy masz jakieś predyspozycje w swoim życiu, tak? Ten horoskop pokaże nam, jakie były okoliczności twojego przyjścia, jakie były okoliczności narodzin, czy mama, czy tata, jak się czuli w czasie twoich narodzin. Więc jest ogromna różnica, jeśli chodzi o astrologię wedyjską i zachodnią. Duża różnica. Można by godzinami tak naprawdę omawiać. A czym są mantry? Mantry. W astrologii wedyjskiej jest taki dział, mantra siastra się nazywa, które obecnie też studiuję z moim nauczycielem Sanjay Rad. Mantry są niczym innym jak modlitwą, można powiedzieć, naszego serca po to, aby poprawić jakość swojego życia. Jest to pewien rodzaj medytacji, ale też modlitwy, jaką widzimy w każdej tradycji, tak? I tak naprawdę są bardzo potężne. Każda modlitwa tak naprawdę dociera, my to mówimy, do swargaloki, czyli do najwyższych systemów i zdecydowanie dużo, dużo pomagają w nam, w naszym osobistym życiu.
Pamiętam nasze spotkanie na turze Hare Krishna, ponieważ no, nie ma co ukrywać i to wiele osób, które czytają moje książki, czy oglądają mój Facebook, wiedzą, że jestem baktą i wierzę w Hare Krishna. Spotkaliśmy się i pamiętam, że wtedy rozmawialiśmy o mantrach i powiedziałeś mi, że są na przykład mantry, które potrafią zmienić bardzo skomplikowane i trudne na przykład relacje w związkach, albo na przykład potrafią zmienić nasze życie, kiedy, no nie wiem, mamy depresję albo jest bardzo źle. Że są różne mantry, pamiętam, że mi wtedy powiedziałeś, na różne sytuacje. Tak, są różne mantry na różne sytuacje, problemy nasze, dlatego że to jest troszeczkę z mantrami, my to nazywamy remedia, zastosowanie remedium, czyli naszego lekarstwa, czyli danie danej mantry na dany problem życiowy, tak? Mantry mają to do siebie, że one leczą korzeń naszego problemu. W horoskopie jesteśmy w stanie zobaczyć tak zwane klątwy, w horoskopie jesteśmy w stanie zobaczyć blokady, jakie mamy, problemy. I dana mantra ma za zadanie pomóc nam w wyjściu z tego problemu. Ja osobiście doświadczam bardzo dużo wpływu medytacyjnego na moje życie poprzez właśnie intonowanie różnych rodzajów mantr. Ostatnio miałem też klientkę, która, jeśli można to tak nazwać, ona miała problem z poczęciem dziecka i dostała mantrę, zrobiliśmy specjalną ofiarę ogniową i lekarze mówią, cud się zdarzył, po miesiącu zaszła w ciążę i coś niesamowitego, dużo szczęścia, więc mantry są potężne i tak jak mówię, sam mam kontakt z wieloma osobami, czy to są z różnej tradycji, i chrześcijańskiej, i katolickiej, i kogokolwiek spotkamy się, to zdecydowanie te mantry, medytacja ma ogromny wpływ, jest to tak zwany parasol ochronny. Mantry wedyjskie mają to do siebie, że obliczamy je na podstawie też sylab, które mamy. Jest taka piękna mantra Om Namo Naraya Naya, ma ta mantra 8 sylab, dotyczy to 8 domu w horoskopie, 8 dom w horoskopie dotyczy naszych chorób, które będziemy doświadczać w naszym życiu, długów, które mamy na to życie. Jak ktoś intonuje, powtarza tą mantrę, to zdecydowanie poprawi sobie jakość swojego życia, poprawi sobie swoje zdrowie. Jest to po prostu coś, co powinniśmy korzystać codziennie, tak jak korzystamy z prysznica, to mantra jest naprawdę lekarzem. Z Facebooka. Dokładnie, z Facebooka. Dokładnie. Ja mam ze sobą japas, tak. To jest mój japas, ja na nim medytuję. W środku znajdują się korale, których jest 108 i na tych koralach powtarzam akurat maha mantrę Hare Krishna. Jest jeden koral taki, który daje mi znać, że już 108 razy powtórzyłem maha mantrę Hare Krishna. I ty też masz japas, prawda? Tak, ja mam takie też korale, dostałem od mojego nauczyciela duchowego, którego Indradumna Maharaj jest moim duchowym przewodnikiem. I takie mam korale z drzewa Tulasi, świętego drzewa, na których medytuję już na tych koralach od 2001 roku, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie. No to ja mój japas mam, nie wiem, 98 może rok? Więc już sporo, a dostałem od jednego z baktów, który odwiedził mnie w mojej miejscowości, w której pochodziłem, byłem wtedy dzieckiem i już interesowałem się właśnie ruchem Hare Krishna i dostałem od niego i zobacz, tyle lat są ze mną. Tyle lat. Na pewno tobie pomaga, towarzyszy tobie w twoim życiu. Każdy z nas doświadcza jakichś problemów, jakichś wyzwań w życiu, tak? I naprawdę zachęcam, bez względu na to, jaka to jest tradycja, nam ta tradycja bardziej jest bliższa naszemu sercu i to doświadczamy, ale tak jak mówię, wiele osób przychodzi do mnie z pomocą, jako katolicy. I pamiętam chłopaka, którego zaprowadziłem pod krzyż, tak, i gdzie on też modlił się, nawet zawiozłem go do jednego zakonu, dlatego, że to jest też jego tradycja, on czuł bardzo dużo więź i dostał ogromną pomoc od braci zakonnych, więc tak mówię,
korzystajmy tak z różnych źródeł, tam gdzie nam serce też podpowiada, tam gdzie się czujemy dobrze. Jeśli dana medytacja czy dane towarzystwo tobie pomaga duchowe, to dlaczego z tego nie skorzystać? Ja mając 16 lat spotkałem mojego nauczyciela duchowego, moja mama na początku była troszkę zaniepokojona, ale później zobaczyła, że moje życie się dobrze rozwija, idzie w dobrym kierunku i mnie nawet, że tak powiem, pobłogosławiła, tak, żebym kontynuował moją drogę duchową. No to chyba każdy miał ten moment z mamą. Ja też miałem taką sytuację. A tu bym, jak już weszliśmy na tak bardzo mocno na sprawy duchowe, to kultura wedyjska, czy w ogóle religie indyjskie są bardzo ciekawe, dlatego że one nie wykluczają innych religii, ponieważ z tego, co ja zaobserwowałem, to mamy Trimutri. Brahma, Wisznu i Shiva. I od Wisznu odchodzą kolejne inkarnacje Boga, w którym mamy Krysznę, Ramę, ale mamy także Jahwę, który, tak jak to ogarnąłem, na ile potrafię ogarnąć, bo wiadomo, no, nie wszystko mój umysł jest w stanie ogarnąć, to Bóg przychodzi w różnych postaciach, w różnych czasach po to, żeby pomóc światu w różnych sytuacjach, które go trapią. Tak, Srimad Bhagavatam bardzo ładnie to opisuje, że prawdziwa religia to jest ta, która uczy miłości do Boga. Czyli w Indiach, jakbyś kiedyś udał się do Indii, może byłeś, nie wiem nawet. Nie, właśnie nie byłem, ale planuję i to jest moje jedno z największych marzeń. Zapraszam, ja jestem w Indiach co roku, więc jak najbardziej mogę tobie troszkę pokazać, zaopiekować się tobą, tak, jak to się mówi w tym miejscu. Widzisz, jeśli chodzi o Indie, w ogóle o Bhagavad Gita, na których się opieramy, tak, czy Srimad Bhagavatam, ona nie mówi nic takiego na temat religii, że to ludzie tak naprawdę stworzyli jakieś systemy religijne, że to my tworzymy różne grupki, ale dlatego jest też taka bardzo też, nie chciałbym użyć słowa liberalna, ale pokazuje, że wszystkie drogi, które pomagają tobie w życiu, są dobre, jeśli są autoryzowane. Jezus Chrystus też był opisany w Puranach jako Ishwara, tak? Jako ten, który jest sługą Sakta Vesha Avatara, sługą najwyższej osoby Boga, który pojawi się w odpowiednim miejscu, czasie i okoliczności. Tak samo jeśli chodzi o Buddę, w Srimad Bhagavatam możemy poczytać w pierwszym kanto o nim. Więc tak, tu my mamy to, że my nie dyskryminujemy, tak, nie dzielimy, tak, na lepszych, gorszych. Widzimy wszystkich jako plan Boga dla nas wszystkich. Możemy nawet jeść tą samą zupę i się nie zgadzać, tak, mieć inne kubki smakowe, a co tu mówiąc też o religii, o innych ceremoniach, ale zdecydowanie jesteśmy tutaj w tej materii, mógłbym powiedzieć, w tym temacie bardzo tolerancyjni i dlatego też mam dużo przyjaciół, znajomych księży, zakonników z innych tradycji, dlatego że ich postrzegam jako moich braci duchowych, tak. To na zakończenie powiedz jeszcze, jak ty możesz pomóc innym. Jak ja mogę pomóc innym? Jeśli ktoś ma jakiś problem w swoim życiu, nie wie, w którym kierunku pójść, nawet jaki zawód wybrać, tak? No to zapraszam na odczyt astrologiczny, tak? Potrzeba jest data urodzenia, miejsce i godzinę i wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć potencjał danej osoby, czas, okres, tak, kiedy też dobry ten czas będzie, kiedy są jakieś blokady, damy wtedy mantrę też, pewną rodzaj medytacji, tak, no rozwiązań jest bardzo dużo, narzędzia są potężne, uczę też astrologii wedyjskiej, żeby ktoś sobie też sprawdzał sam, nauczył się w swoim życiu zobaczyć, jak te okresy planetarne są, jak sobie pomóc. Moja siostra kiedyś przyszła z problemem ze swoim dzieckiem i to, co ona nie potrafiła w 2 lata rozwiązać, ja dałem w 5 minut dałem rozwiązanie, tak? Dlatego że tam jest charakter tego dziecka, tak? Jego potencjał, jak postrzega ten świat, jak odbiera ten świat, co on potrzebuje, tak? No naprawdę, tak mówię, jeśli ktoś potrzebuje, jeśli ktoś ma problem w swoim życiu, czy to nawet horoskopy porównawcze, czasami dwie osoby chcą zobaczyć na podstawie tych horoskopów, jakie będą wyzwania, jakie są pozytywy tych relacji,
to jak najbardziej jesteśmy w stanie zobaczyć. Jesteśmy w stanie określić bardzo dobry czas, kiedy jest na kupno samochodu, ślubu i tak dalej, abyśmy dostali jak najwięcej błogosławieństw w tym życiu. Bardzo dziękuję, Marek Mazur, a w nawiasie imię duchowe. Imię duchowe, które dostałem od mojego nauczyciela duchowego, jak miałem 21 lat, Maturanat. Bardzo dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego. Wzajemnie. Pozdrawiam.